come and get it. Cześć, ogólnie zawsze odcinki pro moje kanały i tym razem zgłosiło się aż 4 widzów, jak widzicie. Jest tutaj właśnie z nami Cysio Games, Minder TM Polska, Mieszanka Polsko i Pingwinek Ty. Będziemy je wszystkich tu promować, a więc lecimy z pierwszym widzem. A pierwszym widzem jest to Cysio Games. Czyli widzę, że ma 35 subskrypcji, tydzień temu najnowszy film. To zostawiam mu lajka, spoko, mordo, spoko. I tutaj komentarze ma? Zero, ha? Czyli zero komentarzy, dobra. Jakiś tu fan Frezy, fajnie, like zostawiany. Ogólnie wpadajcie na jego kanał, naprawdę bardzo fajny. Zachęcam, zacznijmy jego tutaj informacji. Głównie ma cały kanał 189 wyświetleń. Playlisty ma jakieś tutaj? Tak, ma jakieś tu playlisty. Kanały nie ma polecanych kanałów, okej, okay, no to spoko. Co tu mówić, fajna miniaturka, mi się podoba ten baner. A my, okej, okay, a teraz już lecimy tu właśnie na to z oceneczką. 35 subów, ty na tyle odcinków, to dosyć dużo, więc daj mu 7. 7 na 10, taka jest najdalej ocena, a lecimy, a my teraz ciebie z kolejnym widzem. A kolejny widz jest to MyderTM, szczereczkę, ma więcej subów, taką, o mało jednego suba więcej, więc XD. Ma też fajne to etui, podoba mi się. Polecenie kanału, aha, to widać, że taki nagrywa. Like mu zostawimy, jestem miły, naprawdę. Fajnie mi się podoba kanał, 13 wyświetleń, spoko, zobaczymy jego informacje. 1363 wyświetlenia w tym kanale. Kanały jakieś ma, nie, dyskusja tutaj ma, playlisty swoje jakieś. No dobra, spoko, mi się kanał podoba, fajnie to etui, więc stawcie mu suba. A my z ocenką lecimy do niego, a ja mu tak daję chyba. 7,5, bo tyryczkę ma więcej tych filmów, więc dałem mu o pół więcej, 7,5, a teraz lecimy z kolejnym widzem, a kolejny widzem jest to Mieszanka Polsko-Turecka, aha, widać, wow, ile to ma wyświetleń, nie no, polubień to masakra, dużo ma naprawdę, to można być bomba po prostu z jego kanałem, mi się to podoba, zobaczymy informacje, ile ma, 11 tysięcy już, to jest spoko kanał, chyba najlepszy jak na razie właśnie tutaj w tym promie właśnie na dzisiaj, jak na razie jest najlepszy. Chcę mówić, bardzo fajne. Mi się podoba kanał, fajnie to wszystko wygląda. A więc lecimy teraz z ocenką, ja mu tak daję, no, no co tu mówić, są dwa, daję mu 9,5. 9,5 na 10 daję, chociaż nie, nie 10, bo gdybym miał takie jeszcze troszeczkę więcej subów, to dałbym mu chyba 10, ale 9,5 to też dobra ocena, naprawdę. I lecimy z kolejnym widzem, a jest to Pingwinek Ty. Ha, czyli widać, że on ma ogólnie tutaj takie odcinki nagrywa, spoko, damy tutaj mu podobnie, aha, czy on ma to komentarze włączone, spoko, czyli widać, że po prostu ma on tutaj te swoje komentarze, to jak zainstalować muzykę, stawiam mu tego lajka, zobaczymy tego ogólnie statystyki kanału, chociaż nie wiem, czy on ma, nie, on jeszcze widać, że tutaj nie ma, ale no, mówić, fajny kanał, chociaż tylko ogólnie nie ma jeszcze żadnego baneru, więc ja bym ci radził Pingwinek, zrobić jakiś taki baner i to etui, to już byłoby nawet spoko. Widać, że dopiero zacząłeś nagrywanie, a więc spoko. Lecimy teraz z oceneczką. Daję już 18 subów jak na dwa filmy, to nawet spoko. 6,5. 6,5 na 10, taka jest moja ocena. A jeśli ty byś chciał być przyłącznikiem, wystarczy zrobić łapkę w górę, subskrybować mój kanał i napisz, chcesz być promowany, przypomnę sobie serduszko. A my lecimy do filmu. Siemano! Z tej strony Frankiewicz, w dzisiejszym odcinku zapytałem kolejny odcinek z gry Minecraft i tym razem zagramy sobie właśnie właśnie Minecrafta, ogólnie z Fortnite'a nie może być, bo naprawdę gra mi się tak skraszowała, że to jest po prostu masakra, ale jeśli nie nagramy Fortnite'a, no bardzo przepraszam, ale po prostu nie wiem, czy bym niedługo nagrał na PS-ie, zobaczymy, ja się nauczę tego i może nagram kiedy długo Fortnite'a. I ogólnie, jeżeli jeszcze nie subasz mojego kanału, to tutaj się wyświetla taki przycisk, którego ten czerwony przycisk po prostu najlepiej, żebyście zamienili go na szary i z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych po prostu filmów. A my lecimy do filmu. Siemano, z tej strony Frankiu, w dzisiejszym odcinku zaprezentowałem kolejny odcinek z gry Minecraft i tak, jak widzicie, powinienem nagrać Fortnite, ale niestety nie będzie go znowu, dlatego, bo mi się tak laguje, że to jest po prostu masakra z tym Fortnite na kompie, więc nie wiem, czy bym będzie taka niestety króciutka przerwa od Fortnite z tego powodu, bo po prostu nie mogę po prostu tego ogarnąć, naprawdę. Więc po prostu postanowię niedługo nagrywać na PS-ie Fortnite, tak to ogólnie ogarniemy. Ale no, właśnie nagramy sobie odcinek z serwera, jak widzicie już troszeczkę się tam już rozbogacone, bo dopiero zaczęliśmy grać, a już mam naprawdę bardzo fajną wioskę, coraz bardziej lepszą. I jak widzicie, mam już od ten obsesyjny, o nie, postawiłem ten blok. Ogólnie w tym odcinku zrobimy ten portal, znajdziemy jakąś twierdzę
I może coś będzie ciekawego. Może w tym odcinku uda się nam znać jakąś twierdzę. Ogólnie przepraszam, że odcinek będzie tak później, bo po prostu nie miałem zbyt za bardzo czasu, ale mam nadzieję, że to docenicie. I ogólnie, no dobra, to lecimy. Dobra, czekajmy chwileczkę, robimy coś tak. Raz, dwa, trzy. Dobra, teraz tak. Raz, dwa, trzy. Okej, okay. I jak widzicie, portal dokładnie. A nie zapomniałam, nie, nie starczy, bo jeszcze o jedno piętro, więc wiecie co? Muszę tylko zrobić to jeszcze w inny sposób. Poczekajcie. Niech to się szybko rozwali, ogólnie widzowie. Musimy dokładnie ten portal zrobić. On jest za niski, nie uda się niestety dostać do tego netheru. Musimy zrobić to, boże, zniszczmy to szybko ten blok. Zawsze nie lubię tego, jak szybko go źle postawię. Dawaj, kop się. Dobra. I tutaj to też wykopiemy, bo po prostu już zrobimy to taki, tak troszeczkę to inaczej ogarniemy. I tu ogólnie będzie ten portal, zbijemy to wszystko w tym właśnie odcinku. Okej, szybciej się kop. No dobra, mamy teraz cobblestone'a, stawiamy go dokładnie tutaj. I nam będzie po prostu łatwiej, będzie po prostu moim zdaniem bardziej lepiej po prostu. I teraz szybko się podbudujemy. Okej, tutaj tak samo postawiam tego cobblestone'a, podbudujemy się tym koblem trochę. Na chwilę tylko i zrobimy to tak i tak. No i tak. Okej, mniej więcej portal już zaraz będzie gotowy, tylko musimy jeszcze zrobić krzesiwo. Mam jakieś tutaj, tak, mam naprawdę dużo jeszcze żelaza, nie dość, to zrobimy jeszcze szybko krzesiwo. No i zobaczymy, gdzie nas wyteleportuje po prostu ten portal. Okej, dobra, mamy to krzesiwo. Aha, muszę jakąś sztabkę mieć. W ogóle jakieś mam tu ogólnie żelazo? Schowane w piecyku, nie wiem. Aha, mam tu jeszcze dwie rudy, dobra. To szybko je przepalę. Gdzie tu mam jakieś drewno? Poczekajcie chwileczkę, bo naprawdę muszę szybko to ogarnąć. Zniszczę to wolny jakiś blok, nie wiem, może ten blok po prostu drewna i zrobimy opał i po prostu szybko się nam ta sztabka po prostu przetapi. No i będziemy mogli już zrobić to krzesiwo i zobaczyć i spenetrować ten nether, naprawdę. W tym odcinku to ogarniemy. Już nie wiem, to jest odcinek właśnie z tej serii, z tych, że robiłem portale, bo już to jest chyba trzecia, bo pamiętam kiedyś na serwerze Bratola, na serwerze Newspage. Ogólnie ten serwer jakby co nazywa się już Stosownia, tak? Ogólnie ja jestem ogólnie adminem tego serwera, okej. Dobra, mamy sztabkę żelaza, mamy krzemień i teraz robimy to. Robimy to. Okej, mamy to. Mamy nasze krzesiwo i okej, no to lecimy z naszym oto zapaleniem. A więc robimy to na 3, 2, 1. Jest nasz portal! No i zobaczymy, gdzie nas wyteleportuje. Wow! Co my tutaj znaleźliśmy? Gdzieś nas tu wyteleportowało. Będziemy musieli ogólnie tutaj spenetrować to wszystko, więc jakby co to, byśmy tutaj nie zgubili się ogólnie. A więc tu próbujemy ogarnąć to, wskoczymy tutaj to. Wow! Jezus, aleś tu jest tej lawy, to jest po prostu maraz. Naprawdę w tym literze. Ogólnie będziemy musieli jakoś tu uważać, naprawdę. I tam chyba się udać, bo Jezu, ile tej lawy tu jest, dobra. Mamy tu jakiś kobl? Mamy stack kobla na szczęście, więc się uratujemy. Będziemy się po prostu nim budować i obyśmy tylko tam nie spadli, bo naprawdę nie byłoby to dobrym pomysłem ogólnie. Kopniemy to dokładnie. Dobudujemy się do tamtąd i będziemy penetrować to dalej, dokładnie. Okej, dobra. Żeby to tylko ta misja się nie zajęła niepowodzeniem, więc będziemy musieli uważać, trzeba się za nie mocno kciuki, żeby tu nie spadnąć i żeby nas jakiś gaz nie zepchnął. Naprawdę, bo się boję, naprawdę. Że powiem, jak dopiero co zaczynamy na tym netherze. Okej, dobra. Uważamy, uważamy, uważamy. Tu jest jakaś wyspa. Co tu jakaś wyspa jest? Dokładnie uważamy. Jest jak ja mam lęk wysokości, naprawdę. Jak tak na to patrzę, to mam jakiś lęk, że ja tam spadnę. I zawsze przy lawie jest to takie stresujące, naprawdę. Jak będzie jakiś kas, to jakby co ucieknę. Dobra, to nie jest za fajne. Nie, jak ja to nienawidzę patrzeć, jak tak to buduje. Dobra, zgarniemy to. Więc widzowie, naprawdę, trzymać lajka, żebym ja tam nie wpadł, bo naprawdę. Ja się tak boję. Ja mam po prostu lęk takiej lawy, jak się tak na to patrzy, to jest po prostu masakra. Ja się tym brzydzę. Dobra, szybko zostawiamy. Dawaj, dawaj, dawaj. Spokojnie żyjemy. Ja to dokładnie stało, żeby tam nie spać, naprawdę. Już jest blisko, już jest bardzo blisko, więc jakby co, to przeżyjemy. Dobra, tak minimalnie nam brakuje. Ogarnie się to, dobra. Tak. Dobra. Okej, już jesteśmy mega blisko, naprawdę. Jesteśmy już, widzę, mega blisko. I już obyśmy to przetrwali. Nawet takie stresujące, jak tak się to robi. Okej, dobra. Jesteśmy i teraz tylko zrobimy te schodki, jakby co. Jakbyśmy mogli tu przeżyć. No i jesteśmy. Pętrujemy tutaj to miejsce, bo czy jest gaz jakiś. Naprawdę. Dobrze, że dopiero teraz, nie tam jak się budowałem. Jeju! Jakie to jest wielkie, dobra. Ja wiem, jak tam się dostaniemy.
taktycznie powinny też. No, ciekawe, czy na pewno jakąś chwilę znajdziemy. O, poczekajcie, muszę tylko przybliżyć tu limit. Poczekajcie, przepraszam was za to, bo czasami, bo ja tam byłem zajęty ogólnie moimi próbkami. Poczekajcie. Tak, szybko już, dawaj, dawaj, włączę się. Okej, okay, jesteśmy, dobra. Lecimy, uważamy. Dobra, tu mamy jakiegoś pigmena. Okej, okay, o Boże, o Boże. Okej, okay, tu mamy jakąś bazę. Tutaj jest tylko growstone'a. Jest, jest, już wam, że tam wpadnę, naprawdę. Jest, nie, 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 nie. Czy ja tam widziałam twierdzę? Czy mi się zdawało? Dobra, uważamy, naprawdę, uważamy przez siebie, bo to jest naprawdę niebezpiecznie. Zawsze na początku ciężko to wszystko wygląda. Okej, okay, tutaj jest tak, tutaj jest jakieś podbudowanie. Dobra, podbijemy się tym cobblestone'em, jakby co, więc nie powinniśmy tu paść. Jest takie lęki, naprawdę, jak patrzę tą lawę, to od razu mi się chce żygać. Nie, no dobra, nie jestem aż taki, ale po prostu nie lubię na to patrzeć, naprawdę. Wy też napiszcie w komentarzach, czy się boicie, jak tak się przedbudujecie w Netherze i czy się boicie tej lawy, naprawdę. Jeśli jeszcze nie boisz, to jakiś gaz jest, albo jakiś szkieletor, który mnie trafi i wpadnę, naprawdę. Już się po prostu się martwię, tak, bo ja tu mam takie cenne rzeczy i zapomniałam w sumie, żeby je zostawić, ale no trudno. Okej, nie powinniśmy teraz sobie żadnej tety. Dobra. Mamy w ogóle, mam nowe osiągnięcie z jakiejś cegły, mam cegłę ogólnie na tym serwerze. Czekajmy chwileczkę tutaj. Dobra, da, tym się w sumie zajmiemy jednak później, a my tutaj musimy jeszcze, powiem, że uważać. Coś takiego, żeby taki pomościk jakby co zrobić, żebyśmy nie wpali tu nigdzie. Okej, okay, dobra, jesteśmy gdzieś teraz tutaj. Pętrujemy, daj ten Nether. Czy ja widziałem twierdzę? Czy mi się zdawało? Nie, nie, to chyba nie twierdza. Przecież nie, zobaczmy to dokładnie. Z tej perspektywy cię znalazłem twierdzę. Czy mi się zdaje? Poczekajcie teraz. Teraz musimy tutaj ostrożnie uważać w tym po prostu Netherze. Jakby co? Czekajcie, ja najlepiej zrobię tak, że mam jakieś maliny. Mam jakieś jedzonko. O, ja mam w ogóle złote jabłko. To może bym je wykorzystał i byłoby na pewno spoko. Jest tam złote jabłko, jakby co? Okej, dobra. I już mi się przy okazji życie troszeczkę wygenerowało. Spróbujmy spadnąć, po prostu, choć nie wiem. A potem zrobimy to przejście. Tylko jestem mega ciekawy, co tu jest. Co tu się znajduje. Okej, widzowie, trzymajcie łapkę, a ja nie powinienem zjechać. Dobra, nie, nie, jednak nie skinąłem. Patrujemy tutaj do tego miejsca, zobaczymy co tu jest. O, jest, tu jest tej lawy, w tym też to jest masakra. Dobra. Musimy tam pętrować dalej, zobaczyć co tam dalej jest. No, na razie tu nic nie ma. No nie ma, kurczę, żadnej twierdzy, myślałam, że tu pewnie jest. Dobra, robimy to. Budujemy się tym koblem, budujemy tej wyspy. Nie, dobra, to jest ryzykowna misja, naprawdę, żeby nie zginąć. Dobra, nie możemy zginąć. Nie, nie mogę na to patrzeć, naprawdę, widzowie. Ja nienawidzę z tego na tym. Jakby to zrobić tutaj taką drugą tą drogę. Naprawdę, tutaj ten Nether jest taki do odkrywania. Myślę, jakąś ciekawą twierdzę. A najgorsze jest to, że ja zapomniałem. Mam jakieś drewno w ogóle? Bo myślałam, żeby zrobić skrzynkę, jakby coś uratować z tymi najcenniejszymi, ale no niestety nie. Więc nawet zawsze tę łopeczkę, że się na to poświęcam. Naprawdę. To jest bolące. Dobra, okej, okay, idziemy tutaj. Nie mogę puścić shifta pod żadnym pozorem. Naprawdę nie mogę go puścić. Jak go puszczę, to zginę. Teraz przyjdę dokładnie trzymać. Jest gaz, boję się, czekam jakby co? Jest to jakiś gaz? Gdzie jest ten gaz? Jest jakiś gaz i się na pewno najbardziej go obawiam. Albo wiecie co, nie wiem, czy możemy tu zrobić jakieś przejście, może tu gdzieś patrolujemy jakieś tu wejście. Okej, okay, dobra, dobra. Weźmy jakoś tu przejdźmy. Tu słyszałem gasta i to nie było naprawdę. Tutaj coś, tutaj gdzieś on jest. Musimy się dać tą wyspę, bo inaczej to nie wiadomo, co tutaj będzie, bo naprawdę. Ale dobra, musimy uważać, naprawdę. Musimy, nie możemy tu pod żadnym pozorem. My tylko w tym odcinku zdecydujemy tą twierdzę. Nie no, ja się boję. O! Dobra, jesteśmy już mega blisko. Jesteśmy już mega blisko, jakby co? Jeszcze więcej kobiet mam. Okej, już tak kuda. Dobra, dobra, dobra. Już powinienem to przeżyć. Co, to ogarniemy. Jestem mega blisko. Co, jestem już tak bliziutko. Nawet jakby mnie gaz jakiś dopadł i sobie, to nic mi się tu obie nie stało, naprawdę. Penetrujemy to dokładnie. Okej. Okay. I jest, udało się, dobra. Jeśli będziemy to przejmować. Patrujemy dalej to miejsce, jak tutaj jest przestrzona, dobra.
tutaj może już ciekawego coś znajdziemy. W ogóle fajne jest takie uczucie, jak się odkrywa ten Nether. Naprawdę, jest fajne. Chociaż nie za bardzo, jak się na przykład możemy zginąć. Okej, tu jest ten. Tutaj jest po prostu ten nasz piasek, już na tyleczkę spływania. Zobaczymy, co tu dalej jest. Okej, tam dalej jeszcze nic nie ma. Ale tam mnie ciekawi. Jest twierdza! Jest twierdza! Nie wierzę, ale zarazem twierdzę. Dobra. Ogarniemy ją taktycznie. Nie, nie, jednak nie. Musimy tam dostać się. Okej, tutaj w sumie jest plusik, bo tutaj już mamy przejście, jakby co. To powinniśmy. Naprawdę w tym. Okej, pigment, ty mnie nie atakujesz? Nie powinieneś mnie chyba atakować. Jestem przyjazny do ciebie. Naprawdę, ja cię nie atakuję, byczku, ja tylko mijam cię. No i spoko. Jesteśmy dogadani. Tak, ale widzowie, mamy tą twierdzę, więc naprawdę jest spoko. Tylko szkoda, że nie mamy żadnego jedzenia, niestety. Ale jest, tak, mamy tą oto naszą twierdzę. Jest naprawdę mega spoko, więc nie musimy się też o nic martwić. Okej. Jaka ona jest duża, naprawdę. Znaleźliśmy oto tą twierdzę. Tylko szkoda, że żadnego jedzenia. Mam tu jakieś jedzenie? No niestety nie mam, ale lipa. Ale jak widzicie, udało się nam znaleźć tą twierdzę. Będziemy ogólnie patrolować. Tutaj naprawdę może być jakieś dobre dawki do odkrycia, jakieś sekrety, naprawdę ciekawe, co tam będzie ogólnie. Ale wiecie co, widzowie? Ogólnie nie wiem, czy to już musimy kończyć, bo to jest taki odcinek dotyczący szukania tej twierdzy, no i chyba ją znaleźliśmy i to nawet bardzo szybko. Ale chociaż nie wiem, czy jeszcze możemy zakończyć. To jest jakiś gaz. Bo się naprawdę boję, że nie mam żadnego jedzenia. Więc ogólnie mam taki w sumie nawet ciekawy pomysł, co ogarniemy. Zrobimy to teraz w taki sposób, że po prostu zrobię to tak, że zrobimy po prostu cięcie, udam się szybko do domu, wezmę jedzenie, wrócę tutaj i będziemy ją penetrować. A więc robimy cięcie i widzimy się, jak już będę miał to jedzenie i puścił. Okej, widzowie, jak widzicie, już jestem właśnie już przygotowany, mam dużo właśnie HP, a więc lecimy tutaj z naszym właśnie dobudowaniem się. Tylko musimy tutaj teraz po prostu uważać i się podbudować tutaj tą lawą. Tutaj jestem, czy to się boję tych gastów, naprawdę, żadnych mi tu no. Gasty są mega straszne, znaczy nie straszne, tylko że bardzo wkurzające. Po prostu w tej gierce. Dobra, jesteśmy, mamy tą twierdzę już ze sobą, z kruźmi jesteśmy. Musimy najpierw się podbudować tam. Taktycznie mamy. Ile tego na teraz. Aha, przy okazji jeszcze trochę kobla. Teraz trzeba uważać. Ja się już boję, naprawdę. Tego, że tu mogę łatwo zginąć. Ale my tą twierdzę. Będziemy na pewno tam dawać. Te gasy nie najbardziej wkurzają. Czekaj chwileczkę. Jesteś tu, boję naprawdę ich. Okej, ale one jeszcze mi tu jak bicie nie zauważyły. Są tu pode mną są jakieś widejce. O kurczę, tam jest ghost, nie wierzę, tam jest ghost. To nie za fajnie. Cześć, tu jest jakiś blaze. Jestem sobie tutaj bardzo blisko. Już się boję, że on może wyczuć. Oż kurczę, on tutaj naprawdę jest. Tu jest ten blaze. Najgorsze to jest, że tu jest ten blaze. Gdzie ten gaz? Tu jest blaze, jakby co? Zobacz mnie chyba. Dobra, odszedł. Naprawdę widzę, że trzeba tu uważać. Wierzę. Zginąłem, no. Ajajaj, widzowie. No dobra, wiecie co? Muszę pójść po tej itemy. No i pójść, panie, a więc robimy cięcie i widzimy się, jak już właśnie jest. Dobra, widzowie, jak widzicie, już się odzyskałem. No, troszeczkę tutaj było zachodu właśnie szukać tego, ale dobra. Nieważne, pętujemy to wszystko. Nie wierzę, diamentowa zbroja dla konia. Zabieram to wszystko. Jest naprawdę spokój już na tym, co dopiero, ale diamentową zbroję dla konia, więc będę miał tylko... O, to jest blaze. Ja mogę jakoś tak to się zbawić. Bejziku,
do mnie, blaze, dajcie do mnie, blaze. Ciężko to przyjaciół, nie? No, nie będziemy się nim to zajmować, ale jest spoko, naprawdę. Już co dopiero pojawiłem się, aż idziemy to was brać na konia, a będzie spoko. Pani Turma daje tu miejsce, naprawdę. Naturowa brodawka! Nie wierzę! Mamy naturową brodawkę, już tak, bo jest teraz spoko, mamy tu naturową brodawkę. Zabieramy ją całą, naprawdę, widzowie. Jest dla nas, cała jest. W komplecie. Teraz będziemy mogli robić tą chemię. A i co teraz, łyso? No, łyso tym potworkom. Mamy naturową brodawkę. Pytajcie, i w ogóle ją podniosą? A mam ją, dobra, bo już się bałem, że ja nie mam tej brodawki XT. Nie, no dobra, dobra. Patrzymy tutaj dalej, co dokładnie. O, ja mam tego blazera, jak tak wyjaśnię, kurczę. Mam blaze power. Co? Gdzie to sobie ten spider? Spider, nie rozwalić mnie, byku. Nie macie tego. Ale mam blaze'a? Nie, miałam najgorsze to, że nie mam różyczki blaze'owej. Ale super. My się tym szkieletorem zajmiemy. Szkoda, że nie pójdą. Nie bądź się, myślałam, że jego głowa wypadnie, byłoby śmiesznie, jakbyśmy mieli naszą głowę na naszym serwerze. Dobra, pętrujemy dalej tą twierdzę, znaleźliśmy po pierwsze tą pierwszą skrzynię, znaczy tu już byliśmy, tam coś, może tutaj ślepy zaułek, czyli mniej więcej tu już wszystko jesteśmy w tej części, mi chodzi, nie w całej twierdzy, bo to dopiero początek twierdzy. Dobra, patrzymy tutaj, może coś tu jeszcze ciekawego znajdziemy. Czy tu jest blaze? O, mnie trafił. Aha, tu jest blaze. Kolejna turbo brodawka. Gdzie musi tego blaze'a chyba wyjaśnić dokładnie. Mam blaze'a. Mam to różyczkę blaze'a. O kurczę, nie, ja mogę zginąć. Okej, dobra, żyję. Tak żyję. To zje, przeżyję, naprawdę, bo ja mam jeszcze... Znaczy, dobrze, że wziąłem te jagody. Wygnione, to ja bym przeżył. Gdzieś mi ten blaze, ta różdżka blaze'a nie może mi przylecieć. I za jakiś temat bym się wywalić, dobrze, to wygląda. Dobra, jakby co? Możemy się udać uzyskać HP. Okej, tam jest, tam była różdżka, tylko nie ma tego, że... O kurcze, bardzo szkodowe to jest, że pulsja różdżka przychodzi na naprawdę dosyć późno. Więc to jest właśnie bez sensu z tą gierką. Szkoda, że nie mam tego blaze'owego, bo gdy miał już ten blaze, gdy zabił dwa blaze'y, czyli w sumie potrzebujemy, ale nie wyleciało. Potrzebuję naprawdę bardzo tego. Mamy już trochę tych HP, więc nie przejmujmy się tą akcją. Pętrujmy daje to miejsce, naprawdę. O, jest jeszcze troszeczkę sobie zjem. Zjem to sobie naprawdę bardzo to jest potrzebne. Ale mam lagi. Dobra, jest już git, naprawdę widzowy, jest już spoko. O, to jest świetny, jak mi ją wystraszył. Chodź tu. No dobra, tylko. Wystraszył mnie. Ała, dostałem ten... Nie widzę tego efektu, no nie, okno, no. Jaki ten efekt lidera wkurza, naprawdę. Zabij też pamiętać, czy was też bardzo wkurza ten efekt. Prawda, ja nie wiem po prostu. Ale no, musimy uważać. A tu byliśmy już? Tak, tu już byliśmy. Też na niego nie siodła. To jest smutne. Tu jest skrzynia! Kolejna skrzynia! Patrzymy, co tu jest. Aha. To jest to, dobra. Jakby się go wyjaśnił, muszę go wyjaśnić. Dobra, patrzymy, co w tej skrzynce. Są dwie skrzynie. Aha, tutaj. A nie, tutaj skrzynka nasza jest. Diamentowa kolejna zbroja. Tylko siodła nie mam, no lipa. Nie mam siodła. Jeszcze w ogóle jagody są bardzo ważne, jeszcze to czy nie mam jakiegoś jedzonka, bo to jest fajnie, nie mam jakiegoś jedzonka. Szkoda, że nie wziąłem więcej tych steków. Okej, ostatnia, dobra, musimy teraz sprawiać sobie, że uważać. Dobra, nic tu ciekawego nie ma. Mam już trochę HP. Jest tu blaze. Ty już nie przychodzi. Dobra. Słuchajcie, nie wiem, czy już w sumie kończymy odcinek, bo naprawdę trochę nam nie zajęło, możliwe, że ogólnie już troszeczkę tej twierdzy powiedzieliśmy, naprawdę. Fajna była ogólnie przygoda w tym odcinku, ogólnie nie wiem, czy już muszę kończyć, bo nie mam za bardzo czasu, zanim to opublikuję, zmontuję. A więc dobra, widzowie. Mam nadzieję, że się podobało, jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, by nie wygrać kolejnych takich właśnie fajnych filmów właśnie z Minecrafta, a więc ja się już z wami będę żegnał, a więc cześć!
Oh!